Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Bajka o ciepłym i puchatym zaczerpnięta z książki Dialog zamiast kar Zofii Aleksandry Żuczkowskiej. Dawno, dawno temu, gdzieś bardzo daleko, było sobie dobre miasto. Jego mieszkańcy żyli sobie szczęśliwi, śmiali się, bawili i nigdy nie chorowali. W mieście tym było bardzo dużo ciepłego i puchatego. Ciepło i puchate było miękkie, puszyste, bardzo lekkie i miłe w dotyku. Ludzie mieli taki zwyczaj, że kiedy spotykali się ze sobą, dzielili się ciepłym i puchatym, mówiąc: tobie puchate i mnie puchate i tobie puchate. A kiedy się dzielili, ciepłe i puchate rosło i było go jeszcze więcej. Ludzie nauczyli się, że kiedy to ciepłe i puchate rośnie, ich życie staje się piękniejsze, serca wypełniają się miłością, a ciało jest zdrowsze. Pewnego dnia do szczęśliwego miasta przybyła czarownica. Jeździła ona po całym świecie i sprzedawała ludziom swoje czary i lekarstwa. Jednak w dobrym mieście nikt nie chciał niczego od niej kupować, ani lekarstw, ani nie potrzebował jej czarów. Wszyscy bowiem byli tutaj zdrowi i szczęśliwi. Czarownica chodziła po mieście i przyglądała się ludziom, ich zwyczajom i nie rozumiała, dlaczego nie może niczego sprzedać. Po pewnym czasie zorientowała się, że wszystkiemu winne jest ciepłe i puchate. Kiedy obserwując, jak ludzie się nim dzielą, postanowiła uwolnić ich od ciepłego i puchatego i powiedziała do jednego z mieszkańców: wiesz, to ciepłe i puchate, które dostałeś wczoraj od swojego przyjaciela, to wcale nie było jego ciepłe i puchate. On oddał ci tylko to, co wczoraj dostał od ciebie. Do innego mieszkańca powiedziała: czy zauważyłeś, że twój sąsiad dał ci wczoraj mniej ciepłego i puchatego niż ty dałeś jemu? Krążyła po mieście tak długo, aż zatruła ludziom serca i ludzie stali się sobie nieufni i bardzo nieufnie się sobie przyglądali. Coraz rzadziej dzielili się między sobą ciepłem i puchatym i chowali je zazdrośnie w domach, strzegąc i bojąc się, że je stracą. A ciepłego i puchatego, którym nikt się nie dzielił, było w mieście coraz mniej. Pewnego dnia czarownica dała jednemu z mieszkańców trochę zimnego i kolczastego i powiedziała: tobie kolczaste i zimne i mnie kolczaste i zimne. I kolczaste zaczęło rosnąć. Ludzie zaczęli się dzielić ze sobą z zimnym i kolczastym. Pojawiły się choroby, a szczęście zaczęło znikać z dobrego miasta. Ludzie stali się smutni i nie mieli dla siebie żadnej życzliwości. Mijały dni, miesiące i lata. Czarownica sprzedawała ludziom swoje lekarstwa i stawała się coraz bogatsza. Kiedy potrzebowała więcej pieniędzy, dzieliła się z ludźmi zimnym i kolczastym, a ono rosło i wtedy ludzie bardziej chorowali i częściej przychodzili do niej po leki. Szczęśliwie dwoje dzieci, bawiąc się ze sobą na strychu, znalazło kiedyś w starej skrzyni ciepłe i puchate, które dorośli dawno temu tam schowali, żeby nikt go nie zabrał. Kiedy je oglądali, rozerwali je na dwa kawałki i podzielili je między siebie. Ciepłe i puchate natychmiast urosło, a dzieci poczuły, że w ich sercach pojawiła się jakaś radosna nuta. Pobiegły szybko do swoich rodziców i podzieliły się z nimi, mówiąc: tobie puchate i mnie puchate. I ciepłe i puchate znów urosło. Od tej chwili ludzie zaczęli ponownie dzielić się między sobą ciepłym i puchatym, a w ich sercach pojawiło się więcej szczęścia i radości, a ciała stały się zdrowsze. Wtedy przypomnieli sobie o starym zwyczaju i dawnych czasach. Wypędzili złą czarownicę z miasta i starali się dzielić między sobą jak najczęściej, jak największą ilością ciepłego i puchatego. Jednak w ich mieście istniało także zimne i kolczaste, które kiedyś podarowała im czarownica. I odtąd ciepłe i puchate krąży między ludźmi na przemian z zimnym i kolczastym. I tylko od ludzi zależy, czym się ze sobą podzielą.
a to, czym się podzielą, rośnie i wypełnia ich serca i myśli. Ile ciepłego i puchatego podarowaliście dzisiaj komuś? Ile przyjęliście i spowodowaliście, że ono urosło? Ile zimnego i kolczastego komuś sprezentowaliście? Czy dbasz o to, aby w Twoim życiu było więcej tego ciepłego i puchatego? W nowym roku życzę Wam, aby Wasze serca i myśli wypełniało w życiu tylko ciepłe i puchate. Rozdawajcie je swoim bliskim i dzieciom, niech rozdają dalej i mnożą to ciepłe i puchate. W ten sposób na świecie będzie mniej zła i chorób. Jeśli spotka Cię w życiu albo otrzymasz od kogoś zimne i kolczaste, zatrzymaj je u siebie, nie dziel się nim z nikim, aby ono nie urosło. Nie przekazuj go dalej. Czasem jest ono potrzebne dla kontrastu, żebyś mógł bardziej docenić ciepłe i puchate. Wiem, że to jest strasznie trudne, ale warto się starać. Pamiętaj, to czym się dzielisz, wraca do ciebie. Zatem tobie puchate i mnie puchate. Mnie puchate i tobie puchate. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Za tydzień znów się widzimy. Pozdrawiam serdecznie.